Om Shanti, Om and a very, very Shanti warm i welcome bardzo to today's ciepło masterclass. witam na Yes, dzisiejszej lekcji z Didi we have Sudesh. series of Mieliśmy całą masterclasses from serię tych Sudesh, all masterclass with przez the theme cały of miesiąc, purity wszystkie na and temat connection with systems czystości program i były one and true częścią connections. programu Prawdziwe So we Związki. had all our RC Zatem sisters wszystkie nasze siostry, engaged in regionalne masterclass koordynatorki with our dały dear lekcje, Sebastian, a dzisiaj who jest is the ostatnia RC lekcja z naszą of drogą Middle Didi East Sudesh, along with która Tianfeng. opiekuje się Europą i Bliskim Wschodem razem z And siostrą Sebastiani Jayanti. was the first Didi Sudesh Kumari była to pierwszą actually Kumari, meet with która w Tianfeng. istocie oficjalnie poślubiła Her babę. parents gave Jej to Baba rodzice oddali ją babie w 1957, so 1957 roku. wedding with Zatem to Baba. były So pierwsze she has been oficjalne married zaślubiny, Baba for a więc 64 years now. Didi jest poślubiona babie And when już I od think ponad about Sebastiani, 64 of lat. course a lot Gdy ja myślę o passes Didi Sudesh, oczywiście ja through uwielbiam wealth jej of knowledge. lekcje przepełnione When I think bogactwem about you, what wiedzy, comes to ale mind gdy is o niej myślę, great, to pojawia fragrant, się w beautiful umyśle flower. piękny, And I think that's wspaniały, because pachnący Sudha still kwiat. lives I from her myślę, że heart. tak jest, ponieważ She Didi sees Sudesh from her żyje heart. swoim She's a person, sercem, she's a loving patrzy person. sercem, jest That taką her kochającą fragrance osobą, spreads everywhere. której zapach And also what rozsiewa I've się appreciated wszędzie. especially, Również to, co szczególnie I've been doceniam, many times wiele present when razy byłam Sebastian obecna, has gdy been Didi conducting Sudesh Amrit Vela prowadziła Amrit in Velam w Madhuban, Madhubanie, Pune, czy in w Oxford, Moringen, czy and w many Oxfordzie places. i w innych miejscach. And when Sudhasthiti sits down to conduct I Amrit gdy Vela, Didi this was Sudesh more like siada, żeby power force. prowadzić Amrit Velam, to And jest tak Baba jak becomes so present. generator mocy i Baba So jest a very taki powerful obecny. yogi and a Zatem very bardzo potężna appropriate soul to be joginka here today. i I wspaniała, speak właściwa about feeling, dusza, which is żeby dzisiaj being an mówić o embodiment tym, of co to purity. znaczy być uosobieniem So very, very czystości. warm welcome to you, Zatem dear bardzo, Sudhasthiti. bardzo ciepło And witam all Didi to you. I Sudesh will speak for some minutes about i this Was theme wszystkich. and then the Didi Amrit przez Vela, kilka minut or with powie you, na ten Sebastian. temat, a potem będą pytania i odpowiedzi. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. But a thought emerging now. Wynurza się teraz myśl. Shall I say Om Shanti Czy powinnam first? powiedzieć najpierw Om Shanti? Or shall I say Czy Om Purity powinnam first? powiedzieć najpierw Om Czystość? What comes first? Co jest pierwsze? Peace or purity? Spokój czy czystość? When we practice soul consciousness, Gdy praktykujemy świadomość duszy i jesteśmy w istocie świadomi oryginalnego siebie, medytujemy, jaka pierwsza myśl czy świadomość się pojawia? I am Jestem a pure czystą and i soul. spokojną duszą. It's not peaceful, pure soul. To nie jest spokojna, czysta dusza. I am Jestem a pure. czystą. So purity Zatem czystość is actually the original quality to jest oryginalna of the właściwość self. Mnie. Of course, peace is also Oczywiście eternal quality spokój of the self. również jest wieczną właściwością Our duszy, mnie. original home is pure, Nasz peaceful, pure. oryginalny dom But to it is jest Brahmalok, it is spokojny, the element, cichy dom, pure ale to jest element of Brahmalok, light. to jest There the żywioł, soul czysty resides żywioł in silence, światła. because it's the Tam world of dusza silence, przebywa w ciszy, sweet, ponieważ to jest silent home. świat ciszy, But here we are słodki on this planet, świat ciszy. Ale teraz physical jesteśmy world. na tej planecie w And fizycznym so, świecie, a what więc is this meaning of co embodiment of oznacza purity? The uosobienie topic that we czystości, are ten temat, który mamy discussing or dzisiaj, exploring. który zgłębiamy dzisiaj, Embodiment. uosobienie. It means something which is very To subtle. jest coś, co jest bardzo subtelne. And this subtle energy I ta subtelna energia becoming corporeal. staje się cielesna, In other words, fizyczna. Just like the Innymi słowy, incorporeal soul. tak jak bezcielesna dusza Incarnates in the inkarnuje w ciało and when it incarnates in the i body, gdy jest ta it is inkarnacja, able to experience itself jest to doświadczenie and w ciele, express itself. to dusza jest w stanie
i doświadczyć i So by wyrazić being soul siebie. conscious, Zatem będąc świadomą as a duszy, soul, you bring these qualities jako in you. dusza, ty wprowadzasz te właściwości w Like all the siebie. potential Tak jak is in the cały seed. potencjał jest w And the nasionie seed becomes a i tree nasiono staje się by drzewem, getting the body of biorąc the elements. ciało z żywiołów. Earth, Ziemia, water, woda, sunshine, promienie environment, słoneczne, care. otoczenie, troska. And that seed becomes, I that's następnie all. to nasiono staje się It's not tym like branches, some branches ciałem. are the hands, Tak and the jak roots are gałęzie są in the land, rękoma, trunk. a Then if you look at korzenie it, it looks nogami like jest a big pień. person with a big family. To jest tak, So here jakby I to am była also rzeczywiście with I, the duża soul, osoba z dużą rodziną. now Zatem expressing ja, my dusza, potential teraz through wyrażam this body, swój potencjał poprzez to which ciało. not only I have it, I nie but others tylko should experience it ja and mam are to ciało, ale experiencing. inni też doświadczają And the tego. wonder of this purity, the seed, I because it's a pure seed, cudem full tej of potential. czystości, tego czystego nasiona, It grows, pełnego it potencjału, gives, it gives potencji jest environment, to, że ono but it rośnie, keeps rozwija itself się, very samo tworzy pure, środowisko, ale utrzymuje without się bardzo czystym, expectations of anyone. bez oczekiwań od nikogo, So, but it is purity is wobec the first nikogo. quality, Zatem the czystość jest embodiment of pierwszą purity. właściwością, uosobienie czystości. So purity means my A więc sense organs czystość are also oznacza, że becoming moje organy cool, zmysłu są calm. opanowane, spokojne. It's transparent, the energy is becoming transparent. To jest kwestia tego, że So the energia staje się soul, transparentna. Zatem dusza, pure, with the pure quality, with pure consciousness, mając tą czystą właściwość, is czystą creating then świadomość, other tworzy qualities. inne And so właściwości. this is why Baba I says, dlatego Baba mówi, purity is the czystość mother of jest all matką virtues. wszystkich cnót. Mother. Matką. Mother loves her children. Matka kocha swoje dzieci. Sustains the children. Utrzymuje dzieci. Uplifts. But mother, Podźwiga. children cannot be born Ale without the father. dzieci nie mogą się urodzić bez So ojca. purity is not only alone Zatem itself. czystość nie jest samotna, nie jest Just sama. like the seed of the Tak father, the jak body of the mother creates another body. jest So nasiono embodiment matki, jest means nasiono ojca, czyli that these qualities uosobienie are being oznacza, że formed when te we are here, conscious in właściwości soul są consciousness, tworzone, gdy jesteśmy tutaj w having świadomości connection with the duszy, supreme soul, ale gdy mamy też połączenie a z father najwyższą and duszą, mother. z ojcem, So in czyli this matka aspect, i ojciec. purity I w tym becomes aspekcie reality. czystość staje So what się is purity? rzeczywistością. This Zatem czym is jest spiritual quality. czystość? To jest duchowa Its właściwość. purity is reality of Du spirituality. czystość to jest As rzeczywistość reality of spirituality duchowości. is becoming Ta divine. rzeczywistość duchowości staje It's się become boska, bodily. staje się Boża. It means To these other znaczy, qualities że te inne właściwości are born rodzą through się pure consciousness. poprzez czystą świadomość. All virtues. Wszystkie cnoty. So becoming, it means vicelessness, Czyli bez complete występku. virtues. But it means first Pełne is all wszystkich virtues cnót. completely viceless. When we look at the picture Ale of Sri Krishna najpierw jest or to, że Lakshmi się jest Narayan, pełnym cnót, a potem bez face of Sri występków. Gdy Krishna is popatrzymy na all obraz virtuous, Lakshmi completely Narayana, viceless, to 16 celestial ich degrees chwała jest complete, taka, means że full, są fullest of its pełni capacity, cnót, 100%, pełni wszystkich double non-violent. stopni, But that w spirituality 16 is stopniach divinity. pełni, bez Spirituality is występku, royalty. bez przemocy. Purity is royalty. Ich duchowość jest But purity begins rzeczywistością, with ich one czystość particular jest quality. królewskością, ale czystość zaczyna się Expresses od itself jednej konkretnej easily. właściwości. It is Ona sama cleanliness się leads to wyraża w godliness. łatwy sposób. I to jest to, że But przejrzystość cleanliness and purity is not the same. jest bliska
boskości. Przejrzystość i czystość to nie jest to samo. Przejrzystość to jest błysk, blask. Zatem przejrzysty umysł polega na tym, że zbieramy cnoty od innych. To jest pierwsza właściwość. Żeby utrzymywać serce czystym, to znaczy akceptować pomiędzy wszystkimi cnotami. To nie jest tak, że okej, jest lista cnót, 10, 20, 36 właściwości. Nie. To znaczy, że wychwytuję właściwości od wszystkich we wszystkich sytuacjach. I jaka jest na to metoda? Nawet w negatywnej sytuacji tworzą pozytywną energię. To nazywa się czystością serca. To znaczy, wszystko zaczyna się od akceptacji. Ja mogę najpierw zaakceptować. I tylko dopiero później mogę zobaczyć w tym dobro. To znaczy dobre życzenia, zrozumienie, akceptacja, że w czymś negatywnym jest coś pozytywnego. To jest nasze codzienne życie. Chciałabym zapytać, czy lubicie róże? Lubicie. One bardzo pięknie pachną i mają też wiele kolców. Wy akceptujecie te kolce, a rozkoszujecie się, cieszycie się tym zapachem kwiatu. I czystość kwiatu, potęgą w tej czystości jest to, że bez względu na to, ile jest krytyki odnośnie tego kwiatu, to gdy potrze się ten kwiat, uwalnia się woń, zapach. Zatem czystość kwiatu to jest potęga, a akceptacja to jest cnota. Lubicie miód? A kto produkuje miód? Pszczoła. I pszczoła ma również żądło, ale wy to akceptujecie. Zatem mimo, że jest coś negatywnego, czyli żądli, to nie jest to kwestia tego, że ta pszczoła może sama to wyprodukować. Ten miód powstaje w jedności i w harmonii z kwiatem. Zatem my żyjemy razem. Jemy ten miód, ale myślimy o źródle tego miodu. Dlatego patrzymy, jaka jest jakość tego miodu, z czego on jest zrobiony. Szukamy tego, co najlepsze. Czyli wszystkie cnoty, to znaczy, że nie wychwytuję cnót tylko od cnotliwych osób, ale uczę się jak Brahma Baba od wszystkich i od wszystkiego. Na przykład wąż jest jadowity, ale uczymy się, tak jak Baba mówi, wąż pozostawia swoją skórę. Pozostawia starą skórę. Tak samo my wychwytujemy cnoty ze wszystkiego, od wszystkich. Baba daje przykład żółwia, który wycofuje się, staje się nieruchomy, używa swojej energii we właściwym czasie. Zatem uczymy się od zwierząt, od ludzi, czyli wychwytujemy cnoty z naturalnych źródeł, od ludzi oraz szanujemy swoje cnoty. To jest potęga czystości. To znaczy, że trzeba mieć miłość i szacunek dla swoich oryginalnych właściwości. Zatem schludność, przejrzystość jest bliska boskości. Będąc boską, mając czyste spojrzenie, dobre życzenia. I to znaczy czystość umysłu, czystość myśli, czystość intelektu. Nie ma ego, ale jest zrozumienie. I
spojrzenie w dobroczynny sposób. Czystość jest dobroczynna. Czystość jest prawdą. Czystość jest pięknem. Zatem to są właściwości. Dlatego mówi się, że czystość jest matką miłości, spokoju, szczęścia, obfitości, pomyślności. Tam, gdzie jest czystość, jest spokój i pomyślność. Dlatego to wszystko jest w ten sposób połączone. I nasze fizyczne organy, i ja, dusza, obie rzeczy są wtedy w harmonii. Umysł, intelekt i osobowość. Charakter. Ten charakter, tak jak baba mówi, twój charakter, twój wizerunek staje się cnotliwym wizerunkiem, godnym czczenia. Ale to nie jest kwestia tego, że czci się kawałek papieru. To jest obraz, charakter boskiej energii, boskiej istoty, która kocha, troszczy się, dzieli, chroni, jest miłosierna, przebaczająca, doceniająca, podźwigająca. W każdym aspekcie jest dobroczynność. To znaczy, poprzez twoje drishti, poprzez twoje czoło, poprzez twój uśmiech. Na pewno zauważyliście, gdy wychwytujemy cnoty od innych, to pierwszą rzeczą wtedy jest to, że twoje serce jest szczęśliwe. Zatem to, co ma miejsce, że podobne rzeczy wychwytują podobne rzeczy. Czystość znajduje czystość, nieczystość tworzy nieczystość. Dlatego stanie się uosobieniem, to znaczy myśli, słowa i czyny. Nie tylko w myślach. I wtedy czystość się zwiększa i to nie jest kwestia wtedy tylko celibatu. Tak? Osoby, które żyją w celibacie są zwane świętymi. Ale baba mówi święte łabędzie. To znaczy, że masz cnoty. Święta osoba może być świętą, ale nadal może pojawiać się gniew, ego. Ego jest najgorszym rodzajem nieczystości, ponieważ jest bardzo potężne, zmienia postawę, spojrzenie, zachowanie. Bardzo szkodzi, jest to bardzo subtelna energia. Pożądanie jest bardzo fizyczne, a ego można mieć nawet tylko odnośnie siebie. Pożądanie wobec innych. Gniew, rzucasz kamieniem, ranisz kogoś. W ten sposób te inne występki, czyli żądza, gniew, przywiązanie, ego, chciwość, to są bardzo takie zewnętrzne, grube rodzaje nieczystości, które stają się subtelnymi. Jeżeli chodzi natomiast o czystość, to jest dusza, która jest godna czczenia. I nie tylko dusza, ale też ciało. Nieżywa energia jest czczona i one są tak bardzo doceniane. Inny aspekt to jest anielska czystość. Nie jesteś do tego przywiązany, tak jak nasiono. Nie jest przywiązane do swojego owocu. Nasiono, samo nasiono nie może stworzyć przyszłości bez owocu. Czyli jest owoc, ale nasiono nie jest przywiązane do tego owocu. Zatem ta anielska czystość to znaczy, że twoje organy zmysłu są oddzielne, są niezależne od wszelkich wpływów, poza pragnieniami, poza pokusami. I następnie boskość jest taka, że ty jesteś bóstwem, ty dajesz. I to jest królewskość. Czystość jest królewskością. Zatem boskie istoty są czyste,
Pełne, kompletne, 100% doskonałe. Mają 100% czystości w życiu. Zatem spojrzenie, wibracje, wszystko. Zatem myśli, słowa, czyny, relacje, kontakty, ochrona i wibracje. Czysta atmosfera. Poprzez wibracje ona powstaje w ten sposób i to jest czystość. Dziękuję bardzo, Didi Sudesh. Wspaniale było Ciebie wysłuchać. Ty jesteś jak uosobienie tego, o czym mówisz. I gdy słuchałam Ciebie, to poczułam, doświadczyłam, że sama jestem też takim uosobieniem, ponieważ te uczucia były takie jasne. I bardzo mi się podobało, jak to wyrażasz słowami. Coś, co jest takie subtelne i to staje się takie jasne. I teraz jest kilka pytań od braci i sióstr z innych krajów. Oni przysłali swoje pytania. Pytanie na temat uosobienia czystości. Pierwsze pytanie. W jaki sposób mam wdrażać sobie specjalności, które widzę w innych, bez wchodzenia pod wpływ, bez przywiązywania się? W jaki sposób mogę zrozumieć, czy jestem niezależna, czy przywiązana? Ponieważ czasami my rozwijamy dodatkową miłość, jakieś specjalne uczucia dla jakichś konkretnych dusz, które mają jakieś pozytywne właściwości i my jesteśmy do nich przyciągane. Łatwo jest być przyciąganym do piękna i właściwości innych braminów, ale to może rozwinąć się w przywiązanie. Zatem czy możesz wyjaśnić, jak można przejść ponad to? Didi Sudesh mówi. Tak, oczywiście bardzo ważne jest, żeby wychwytywać cnoty od innych. My w życiu chcemy to robić, taki mamy cel i to jest też kwestia harmonijnych związków, szacunku. To wszystko rozwija się, gdy wychwytujemy cnoty. To określenie, wychwytywanie cnót, co to pokazuje, że my jesteśmy przyciągani do cnoty danej osoby. To nie jest to, że ta osoba wywiera na nas wrażenie, ale ta właściwość. I w subtelny sposób zaczynamy rozumieć, że to jest lepsze. To jest bardzo użyteczne. Zatem coś, czego brakuje w tobie. My zaczynamy się porównywać, ale z pozytywną postawą, dlatego zaczynamy doceniać. I to docenienie wynika z uczciwego serca. Ale w momencie, kiedy zaczynam patrzeć najpierw na osobę, a potem na cnotę, wtedy zaczynam skupiać się na osobie, a nie na cnocie w tej osobie. Widzicie różnicę? Gdy moje spojrzenie jest skupione na cnocie, to jestem bardziej połączona z cnotą i z tą potęgą właściwości. To wchodzi we mnie. I dzięki tej właściwości mam to prawdziwe połączenie z prawdą, z której ta właściwość pochodzi. To jest tak, gdy mam owoc z drzewa, ja wiem, że tego owocu nie mogłoby być bez korzeni drzewa. Zatem w istocie doceniasz drzewo, piękno drzewa, ale równocześnie doceniasz owoc. A więc skąd ten owoc się pojawił? Ty znasz to źródło. Zatem, żeby być wolnym od wpływów, od przywiązania, trzeba myśleć, skąd to przybyło? Jak to się stało, że ta osoba ma tą specjalność, osobowość? Musi to być kwestia zwracania uwagi na siebie. Zatem zaczynasz zgłębiać, w jaki sposób rozwinąć swoje właściwości.
I wtedy można docenić właściwości innych bez uzależniania się. Zatem trzeba pamiętać o tym stanie nasiona, swoim stanie. Nasiono daje owoc. Gdy owoc staje się bardzo dojrzały, słodki, to oddziela się od nasiona. I w ten sam sposób prawdziwa czystość polega na tym, żeby być oddzielonym, niezależnym od pragnienia otrzymania czegoś od kogoś innego. Gdy jestem niezależna, tylko wtedy mogę stworzyć swoją przyszłość. Niedojrzały owoc to jest przywiązanie. Jest przywiązany do nasiona i nie może stworzyć nowego drzewa. Gdy jestem dojrzała, gotowa, to nasiono można wyrzucić nawet na śmieci, ale tam wyrośnie nowe drzewo. To znaczy, ja muszę stać się dojrzała sama w sobie. I muszę stać się również niezależna, oddzielona od innych. Jestem połączona tylko z Najwyższym. Zatem rozkoszuję, cieszę się obecnym towarzystwem, ale jestem połączona z Najwyższym. Zatem doceniam cnotę, ale jestem połączona z nasionem, ze źródłem i w ten sposób mogę mieć miłość i szacunek dla osoby bez uzależniania się od niej, bez wchodzenia w niewolę, ponieważ ja chcę być wolna. Stefania mówi, dziękuję bardzo, wspaniale. Kolejne pytanie dotyczy naszego największego wroga, o którym Baba mówi niemalże codziennie w Murli. Żądza. Żądza ma również różne subtelne formy, które mogą stać się przeszkodami w naszym staniu się uosobieniem czystości. Zatem, dlaczego Baba mówi o żądzy jako o największym wrogu? Dlaczego żądza jest taka gorsza, mocniejsza, straszniejsza niż wszystkie inne występki? Didi mówi, tak jak czystość jest matką wszystkich cnót, dokładnie jest też tak, że nieczystość jest stwórcą wszystkich występków, wad, słabości, braków, nawyków, uzależnień, nałogów. Żądza jest bardzo grubą energią i ona wynika z połączenia pomiędzy ludźmi. I pierwszy wpływ żądzy jest taki, że intelekt ulega temu wpływowi. Intelekt nie jest wtedy połączony z Najwyższym, ale z daną osobą. I ty jesteś świadomy duszy. Żądza to jest połączenie z ciałem poprzez świadomość ciała. I bardzo dobrze jest znane to powiedzenie. Najpierw uważa się, że to jest miłość, ale taką miłość nazywa się ślepą miłością, ślepa miłość. Nie chodzi o te oczy. To jest kwestia trzeciego oka, intelektu, który nie jest w stanie zobaczyć konsekwencji. Jak stopniowo pojawiają się te słabości. Gdy jesteś przywiązany do kogoś, zaczynasz ukrywać, kłamać, robić wymówki i następnie, gdy ta osoba mówi z kimś innym, ponieważ jest to pragnienie, ta osoba jest moja, pojawia się zazdrość, nienawiść, reakcja. Zatem te wewnętrzne słabości zaczynają się wynurzać i to staje się jak ogień,
który nie uspokaja cię, ale tworzy energię podekscytowania. I to, co się później dzieje, gdy to pragnienie nie zostaje spełnione i uwaga jest poświęcana gdzieś indziej, to ty stajesz się wrogiem siebie i wrogiem kogoś innego. Pojawia się gniew. Jeżeli żądza, pragnienie jest spełnione, to pojawia się gniew. Ok, pragnienie jest spełnione, to ta żądza tworzy stworzenie i zostajesz przywiązany do dzieci. Gdy jesteś przywiązany do dzieci, oczywiście to jest odpowiedzialność. Chcesz je utrzymywać. Ponieważ chcesz je utrzymywać, na dobrym poziomie myślisz o ciele i chcesz coraz więcej i więcej. Więcej pracujesz, ciężko pracujesz i stopniowo zwiększa się chciwość, pragnienia nie są spełnione. I co wtedy ma miejsce? Korupcja. Ja muszę utrzymywać swoje dzieci. Co mogę zrobić? Ok, odnosisz sukces? No to wtedy stajesz się egoistyczny. Nikt nie jest taki wspaniały. Ja mam pełno sukcesu w swoim życiu. Zatem zaczynasz mierzyć swój rozwój w ograniczony sposób. Zatem żądza, gniew, przywiązanie, chciwość. I potem jest coraz więcej niepokoju. Ponieważ tam, gdzie jest czystość, jest spokój, szczęście i posiadłość, obfitość, pomyślność. W przeciwnym razie wewnętrzne związki, wewnętrzna pomyślność się zmniejsza, zewnętrzne się zwiększają, ale intelekt staje się coraz bardziej fizyczny, gruby. Kolejny aspekt. Żądza odbiera twoją prawdziwą energię. Nie jest to tylko kwestia tego, że intelekt ulega wpływowi, ale umysł też się brudzi. Lęk, zmęczenie, bezużyteczność w umyśle. I w wyniku tego pojawia się choroba. Choroba ciała. To jest też wynikiem tego występku. I dlatego Baba w jednym z murli powiedział, im bardziej stajesz się bezcielesny, im bardziej stajesz się świadomy duszy, im bardziej rozpoznajesz swoją boskość, duchowość i czystość, to tym bardziej masz zdrowe ciało jako bóstwo. Piękne ciało, masz długie życie, nie ma lęku przed śmiercią. Tak jest, ponieważ żądza staje się wrogiem mojego zdrowia, mojego bogactwa, mojego szacunku. Jeżeli to byłaby miłość, tak jak ludzie to nazywają, no to wszyscy powinni cię szanować i to powinno być otwarte. Ale to jest złodziej, który kradnie mój szacunek. Jeżeli robią coś złego w imieniu żądzy, wówczas osoba wpada w depresję. Przez całe życie jest chore. Psychologicznie, ale też fizycznie. Dlaczego? Ponieważ czystość to jest samoszacunek. Czystość to jest wewnętrzna godność. Żądza zabija godność, zabija szczęście, zabija wolność. I dlatego to jest fizyczny występek wróg szczęścia, zdrowia, bogactwa, pozycji w społeczeństwie. Dlatego nawet jak ktoś jest bardzo dobrym ministrem, jeżeli jest ta atrakcja, jest ta żądza, to wtedy on traci pracę, traci szacunek. Jeżeli byłoby to coś miłego, to byłoby to doceniane. Zatem w każdym aspekcie patrzymy na wewnętrzną i zewnętrzną stronę. I to jest wróg. Stefanie mówi, tak, jest to bardzo jasne. Niedawno Baba powiedział, że bycie pełnym wiedzy oznacza, że mamy być też
pełni wiedzy odnośnie Maji. Zatem to było bardzo jasne. Przejdźmy do trzeciego pytania. Gdy myślimy o uosobieniu czystości, to to, co się pojawia w umyśle, to jest wizerunek anioła. I oczywiście bycie aniołem to jest wysoki cel, więc możemy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do tego celu. Czy tylko niektórzy bramini dotrą do tego celu anioła, czy my wszyscy zdobędziemy anielskie stany? I jaka jest ta główna zmiana, która jest potrzebna, żeby stać się aniołem z ludzkiej istoty? I jakie to jest uczucie i praktycznie jak to wygląda, gdy docieramy do tego stanu uosobienia czystości czy stanu anioła? Czy mogłabyś troszkę więcej o tym powiedzieć? Didi Sudesh mówi. Czystość, uosobienie czystości. Oczywiście cel jest bardzo wysoki. My mamy cel, żeby stać się bóstwami. Istota boska, która mieszka, żyje na tej planecie, ale jest całkowicie poza wpływem wszelkiego występku czy słabości. Zatem życie bramińskie, my jesteśmy dziećmi Brahmy. To nie jest tylko to, że jesteśmy brahmachari, czy żyjemy w celibacie. Czystość jest na bardzo subtelnym poziomie boskości. Świętość oczywiście prowadzi do tego, że dusza staje się boską duszą godną czczenia. Ta anielska energia to jest przejrzysta, transparentna energia. To jest wolność. Wolność od niewoli i wolność od ciężaru. My stajemy się aniołami dzięki skrzydłom miłości i lekkości, czystości i spokoju. Jesteśmy wolni od wszelkich niewoli, występków czy słabości. Zatem anielska energia oznacza lekkość w sobie. I jest to transparentna energia. Zatem im więcej rozwijamy tę właściwość, celem życia bramińskiego jest przyszłość bramińska, to jest stan anioła, anielski, a przyszłością anioła jest bóstwo, boska istota. Dlatego widzimy w obrazie Trimurti Brahma, Vishnu i Shankar. Zatem, żeby rozwinąć taką czystość anioła, musimy praktykować więcej stan bezcielesny. Stan bezcielesny oznacza, że coraz mniej używamy ciała. Jak? Mój umysł jest coraz bardziej połączony z babą i ja nie myślę o innych. Mój intelekt jest coraz bardziej połączony z wiedzą, przeżuwa i ja staję się wolny od bezużytecznych myśli. Ja wychwytuję cnoty od innych, moje serce jest czyste, akceptuję i doceniam i nie pozwalam na to, żeby śmieci były w moim sercu. Moje serce to nie jest śmietnik, nie jest brudne jezioro. Ja jestem jak kwiat lotosu. Coraz bardziej rozwijasz samoszacunek, szanując swoją boskość, czystość, duchowość, godność. W ten sposób to rozwijasz. Zatem ty stajesz się wolna, ponieważ anioł to znaczy, że nie ma żadnych śmieci. Ludzkie istoty, jak pojawia się coś brudnego, serce staje się jak takie jezioro i jeżeli nie ma tam przepływu czystej energii, to co się dzieje z tym stawem negatywności? Stopniowo jest coraz brudniejsze i pojawiają się komary, pojawia się choroba. Zatem ja staję się aniołem wolnym od bezużytecznych, słabych, negatywnych, niepotrzebnych myśli, bo to jest kwestia nieczystości umysłu, intelektu. Zatem ja uwalniam się. Ja patrzę na siebie w lustrze. Widzę, ponieważ my rozpoznajemy nasz wysoki poziom czystości. Stajemy się coraz bardziej świadomi.
i jesteśmy w stanie usunąć nieczystość. Zatem anioł oznacza, że staję się wolny od swojej niewoli. I lekkość, czyli utrzymywanie świadomości na wysokim poziomie. Dlatego jest Brahma, to jest wiedza i czystość. Shankar, wyrzeczenie, tapasya, koncentracja. Zatem zaczynamy się koncentrować. Zatem nasi wrogowie, te węże, stają się pięknem. Następuje przekształcenie. Dzięki tapasji, potędze jogi, jest coraz więcej związku z babą i dzięki temu staję się czysta. Anioł oznacza wolny od przeszłych niewoli i wolny od teraźniejszych niewoli, które tworzymy w bramińskim życiu. Dzięki temu bramin staje się aniołem, wolnym od obecnych niewoli. Bramin kończy z przeszłymi niewolami, dlatego potęga jogi, ogień jogi, tapasya pali nasze przeszłe sanskary, przeszłą naturę, przeszłe nawyki. My oczywiście uczymy się i im więcej studiujemy, tym większa zmiana ma miejsce. To jest zmiana, przejście z fizycznej świadomości w subtelną, z bramińskiej świadomości w anielską. Z wiedzy w duszę. Dusza jogina to jest uosobienie czystości. I potem jeszcze nawet ponad to przechodzimy, ponieważ anioły są całkowicie wolne od zwrotu, od nagrody. I to jest owoc tego stanu. Zatem praktyka czyni mistrza. Musimy się skupiać na tym, żeby uwolnić się od niewoli i od obciążeń, ciężarów. Stefanie mówi bardzo jasne i bardzo mi się podoba to, że powiedziałaś, że anioł to jest ten, który nie ma w sobie żadnych śmieci, więc to jest punkt do sprawdzania, żeby nasz wewnętrzny staw, to jezioro było czyste. I z anielskiej formy, idąc dalej, obracając cyklem, mówiłaś o aniołach, i o bóstwach. I kolejne teraz pytanie jest na temat formy godnej czczenia. I myślę, że dla niektórych z nas to nie jest całkowicie jasne, co Baba ma na myśli, mówiąc o formie godnej czczenia. To jest też forma, która jest uosobieniem czystości. Zatem czy mogłabyś powiedzieć nam o swoim osobistym zrozumieniu, doświadczeniu? Co Baba chce przekazać, gdy mówi, że mamy doświadczać tej formy godnej czczenia? Didi mówi, bóstwa godne czczenia. Bóstwa nie są czczone, ale one są godne, ponieważ są pełne cnót, całkowicie bez występków i żeby stać się bóstwem, one czynią swoje życie godnym. Dlatego jest wizerunek Wisznu, który ma cztery ramiona w równowadze. Usługa dla siebie, usługa dla innych. Wprowadzenie korzyści dla siebie i dla innych. I utrzymywanie równowagi czterech przedmiotów. Sva, darsha, chakra. Cykl samouświadomienia. Następnie bycie potężną duszą jogina. Pokonuję negatywność, bezużyteczność, otrzymuję potęgę, żeby stać się uosobieniem cnót, będąc w ciele. I następnie usługa dla innych. To jest cel i przedmiot nauki. To są cztery przedmioty. Zatem, gdy utrzymuję tę równowagę, wynikiem tej nauki jest bóstwo. Gdy stajesz się bóstwem, już się nie uczysz. Bóstwa nie mają wiedzy, nie pamiętasz cyklu, nie masz jogi. To jest nagroda. To jest tak, jakbyś się stała lekarzem. Wcześniej się uczysz, dostajesz dyplom, tak samo inżynier. Ta właściwość jest w czynie, w działaniu i te czyny dają satysfakcję. A ta satysfakcja jest taka potężna,
Jaki jest król, tacy są poddani. To jest ta królewskość, utrzymywanie innych. A duchowość to jest utrzymywanie siebie. Boskość, utrzymywanie również natury, środowiska. Dlatego materia jest doskonała, umysł jest doskonały, związki są doskonałe. Wszystko jest boskie, doskonałe. I to jest ta radość, której doświadczamy. Zatem my sami, którzy byliśmy godnymi duszami, gdy wchodzimy w miedziany wiek, stajemy się świadomi ciała. To jest historia Adama i Ewy, albo skrzynki Pandory. Otwierasz tą skrzynkę ciekawości i coś tam się z niej wynurza. Zakazany owoc. Oni mieli nagrodę wiedzy, byli naturalni czyści. Oni byli naturalnie świadomi duszy. Zatem następuje ta zmiana z bóstwa w ludzką istotę. Pierwsza zmiana jest z Brahmina w anioła, potem anioł w bóstwo i teraz kolejna zmiana, przejście z bóstwa w ludzką istotę i zaczynam zgłębiać swoje cielesne właściwości. Gdy staję się świadoma ciała, to energia materii zaczyna wpływać na mnie. Energia materii to znaczy, że jest ziemia, która przyciąga krew i woda, emocje, przywiązanie. Gniew, ogień. Gniew to jest płomień, zazdrość, nienawiść. To gorąco wewnątrz, chciwość w atmosferze. Inni to mają dobrą pozycję, dobre stanowisko, ja też to mogę dostać. Zazdrość, dostaje się, że chcę coraz więcej, inni mają, ja nie mam. Chciwość i ego, ja sam jestem wszystkim. Przestrzeń. Zatem ciało składa się z tych pięciu żywiołów i my stajemy się coraz bardziej świadomi ciała. Prawo entropii, prawo duchowości. My tracimy czystość. Czystość to znaczy pokonanie pięciu występków. Zatem gdy tracimy to, to kogo pamiętamy? Ta podświadomość się budzi, bo gdy jesteś w ciemności, szukasz światła. Gdy jesteś chory, szukasz zdrowia. Zatem, gdy zaczęliśmy to tracić, zaczynamy szanować i zaczynamy myśleć, kto nam to dał i zaczynamy czcić. Zatem to, co czcimy, to jest nasze doświadczenie, uosobienie naszego doświadczenia. Stawiamy przed sobą obraz swojej doskonałości i zaczynamy go czcić. Zatem jaka wtedy energia działa? My straciliśmy wszystko, ale nasze obecne konta z Bogiem, nasze obecne konto bezinteresowne z innymi, konto niezależności. To nie jest już więcej naturalne. My zaczynamy doświadczać tamtych przeszłych właściwości i Bóg używa naszych posągów, żeby dać doświadczenie czcicielom. A kto jest czcicielem? My jesteśmy czcicielami. Zatem godny czczenia staje się czcicielem. I ten czciciel dostaje pewną nagrodę z powodu wiary, zaufania. I to jest to doświadczenie. My chcemy ożywić to doświadczenie, ale to jest chwilowy czyn, chwilowa nagroda. W złotym i srebrnym wieku to był ogród, w którym dostawaliśmy owoce na wiele wcieleń. A w miedzianym wieku zaczynamy siać i dopiero wtedy dostajemy nagrodę. Ogrodnik sieje nasiona, uprawia drzewo i dopiero potem dostaje pokolenie po pokoleniu nagrodę.
Stefania mówi, tak, to było naprawdę jasne, jak Baba używa naszej formy godnej czczenia, żeby dać doświadczenie czcicielom. Ty nas zabrałaś, przeniosłaś przez cały cykl. Mamy już tylko kilka minut, zatem nie możemy przejść przez wszystkie pytania, ale chciałabym jeszcze zadać ostatnie pytanie. I to jest pytanie na temat różańca 108. Baba mówi o różańcu 108 i co sprawia, że dusza wchodzi w ten różaniec. Co jest innego w tych duszach w porównaniu do innych? Jaki jest ten poziom czystości? Zatem szczególnie jeżeli chodzi o czystość, co sprawia, że dusza wchodzi w różaniec 108 i może mogłabyś nam dać jakiś praktyczny przykład tego? Didi mówi. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stanami? Czym wyższa jest czystość, tym wyższa jest satysfakcja i samoszacunek. Im więcej jest czystości, tym więcej jest wolności. I to staje się pozycją. Pozycja to nie jest kwestia króla i poddanego. Król i królowa są rodzicami wszystkich poddanych, ale różnica polega na tym, że jeżeli nie wdrożyłam sobie wszystkich właściwości, w złotym wieku tak czy inaczej niczego mi nie brakuje, wszystko jest nieograniczone, nie ma rozróżnienia. Ale ponieważ ja użyłam swoich właściwości, zjadłam owoc wiedzy, teraz mam już bardzo mało. Jest ten pomysł, że była doskonałość. Zatem moja potęga w miedzianym i żelaznym wieku zanika. Zmienia się ta siła, na przykład masz coś potężnego, na przykład zasłony, mogą być zasłony z bawełny czy z papieru. To działa jako zasłona, jest ok, nie ma problemu, ale stopniowo, gdy zmienia się pogoda, niektóre zasłony z dobrych materiałów będą służyć przez wiele lat, a inne bardzo szybko się zniszczą. Zatem różnica jest taka, im głębszy jest fundament czystości, im mocniejsze są korzenie, tym mocniejszy i nieograniczony jest owoc. To jest ta różnica pomiędzy tym, który staje się uosobieniem czystości, a który ma mniej czystości. Zatem stanie się doskonałym, równym w różańcu 108, czyli jestem połączona z innymi, pomagam innym, wspieram innych, podźwigam innych, ponieważ mam więcej, mam dużo w sobie, a inni stają się uzależnieni i potem cierpią więcej, tracą szybciej. A ci, którzy są silni, mogą stawić czoła wszystkiemu w łatwy sposób, ponieważ mają wewnętrzną siłę. Stefania mówi, dziękuję bardzo, Didi Sudesh, za całe to bogactwo. To jest takie wielkie bogactwo wiedzy, jakby się przelewało. Doszłyśmy do końca, do tej rozmowy. Naprawdę bardzo mi się podobała ta rozmowa i jestem pewna, że wszyscy inni też wiele skorzystali. Chcielibyśmy zakończyć Drishti, które nam dasz przez kilka minut, będąc uosobieniem czystości. Zatem dziękuję bardzo. Om Shanti.